rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu... Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu z miłością, która nie błogosławi żadnej wojnie, żadnej agresji, żadnej chorobie, żadnemu cierpieniu. Miłość jest miłością, jest wieczna, jest piękna, delikatna, nieustająca i mocna. A to, co się dzieje w świecie, jest jakby troszkę poodwracane. Tutaj macie t-shirt, na nim jest napisane bawienie. Bawienie się. Fula Chorak właśnie mówiła, że zbawienie inaczej znaczy bawienie się. I my się mamy bawić tak naprawdę, a nie bić, kłopotać i mordować, tak jak teraz jest na Ukrainie, czy gdzie indziejkolwiek. Też są przecież różni wariaci, aniołowie, gdzie strzelają jedni do drugich na ulicy, gdzieś tam coś. No przecież oni już oszaleli, zgłupieli całkiem. A to wszystko właśnie dlatego, że nie ma rozwoju duchowego, nie ma systemu miłości. Dlatego witam was w systemie miłości, który jest pokojowy dla świata, dla zwierząt, dla człowieka przede wszystkim. Robić wszystko, żeby było jak najspokojniej. Jak najspokojniej. Tutaj macie... Coś mnie swędzi w nosie. Ruch systemu miłości. System miłości wiesia.pl to tamtą książkę właśnie możecie kupić. Tą i drugi tom też. Z audiobooki tam są. Cieszę się bardzo, że potraficie się dzielić i książkami. Pożyczacie sobie audiobooki. Sobie pożyczacie. I są też w internecie, że można odsłuchać. Bo to przecież właśnie o to chodzi, żeby tą cywilizację nienawiści i gwałtu zmieniać na system miłości, na dobrą cywilizację, która ma pamiętać o życiu wiecznym, o naszej duszy, która jest niesamowicie piękna i wszyscy taką duszę mają. Tylko niektórzy mają porysowane te dusze właśnie złymi intencjami, złymi myślami, złą polityką niekiedy również, ale wszyscy mają piękną duszę. Jak jeden, nie ma złego. Nawet Putin ma też piękną duszę, bo przecież od Boga ją dostał. Ale zmarnował to życie. Poszedł nie tą drogą, jaką sobie obiecał przed zejściem na ziemię. Patriarcha Rosji, Moskwy, to samo. Też zeszedł, złą drogą idzie. Pomimo, że się modli. Do kogo on się modli? Jak on zachęca młodych ludzi do tego, żeby szli i mordowali Rosjan, Ukraińców, no to co on? Skrzywił po prostu swoją drogę. I każdy kapłan, jeśli namawia do wojny, do agresji, no niedobrze. To znaczy, że tkwimy jeszcze w złym systemie wartości. Teraz widzicie, mówię jedno, ale pokazuję też drugie. Teraz mamy 160. rocznicę powstania styczniowego. No i dlaczego? I znowu z tymi ruskimi żeśmy się tłukli, bo chcieli nas wrobić i zabrać do rosyjskiej, sowieckiej armii. I Polacy się nie zgodzili, nie chcieli służyć Rosjanom i postawili się. I zauważcie, że no to też jest ten system, że brak systemu miłości. Wszystko. Głównie w tych agresorach, bo przecież byłoby w miarę spokojnie. Ale Rosja wywołuje konflikty non-stop. To samo mają Niemcy. Niestety, Niemcy mają podobnie. I nie tylko Niemcy.
Czesi powiedzieli, że nam nie pomogą, jakby nas Rosja zaatakowała, no są zdrajcy. Zdrajcy ducha oczywiście, na rzecz Moskwy również i innych ideologii faszystowskich czy jakichś tam nazistowskich. To wszystko jest złe, trzeba to wszystkie szuwary, te rysy, te brudy odrzucić, ale wiedzieć jak to się działo, bo to jest też ważne. I Polacy, widzicie, nie mieli armii wielkiej, zgromadzili się w lasach, tu po wioskach i nie mieli broni, nie mieli nic, tylko kosy mieli. I zwyciężyli z Rosjanami. Powstanie i przegonili dziadów. Dziadów aniołów, bo to są dziady, niestety dziady. My dążymy do tego, żeby być pięknym aniołem, żeby sobie skrzydła wybudować duchowe, być miłym, dobrym i wszystkim dawać przyjemność taką, jak ktoś potrzebuje, jaką się spodziewa. A tutaj co jest? No jesteśmy ograniczeni, no wiadomo, na tej kuli ziemskiej są warunki kołchoźnicze, ale wszystko trzeba robić, żeby ludziom służyć, bo nawet Bóg nam służy. Aniołowie z nieba nam służą, święci nam służą, przychodzą z pomocą, jak ojciec Pio, czy nasi aniołowie stróżowie poświęcili się i pilnują naszych myśli, ale niekiedy nie myślimy. Ci, którzy czynią agresję, to nie myślą, nie słuchają aniołów stróżów. Przywódcy tacy groźni właśnie jak teraz są, czy w Korei Północnej, czy inni, czy w Chinach, przecież tam też komuna panuje, bo ten cały Chińczyk Mao Tse-tung przecież zakochany był w Stalinie, w największym zbrodniarzu na świecie, zakochał się w Stalinie i ten podobnie, tam niby już troszkę jest wymieszana ta rynkowa gospodarka z socjalizmem, z kapitalizmem, ale to jednak wciąż komuna. Zamiast wrócić do swoich wartości, tych buddyjskich nawet i głosić swoją fajną, mają wspaniałą medycynę chińską, 5000 lat, to oni maski zakładają i się szczepią, po prostu pochrzanieni już kompletnie i wszystkim odbija. Nie ma duchowości, zero duchowości, jest tylko materializm i zmysłowość na tym świecie w tej chwili. Nie ma żadnych wartości większych. A tam robią imprezki tego, Chinach, to tam jakieś marsze odprawiają. No mają piękne różne rzeczy, ale nie korzystają za bardzo z tego. W Rosji też to samo, przecież balet piękny mają. Wiele rzeczy. Artyzm stoi na wysokim poziomie, no ale cóż, mają przywódców, którzy ich ograbiają z tego, kradną im te wartości, nienawidzą. Jak już mówiłem wczoraj o Tołstoju, no to powinni czytać i stosować pewne mądrości, bo mają, każdy naród ma jakichś ludzi, którzy są mądrzy i powinni troszeczkę też popatrzeć na tą mądrość, a nie iść na ślepo, na zmysły, na przebój egoistyczny, pychy. To nic nie daje, to tylko zatwardza duszę, jeszcze bardziej ją brudzi, no i nie zbawiają się. Już mówiłem, że kiedyś pytałem ojca Pio o Lenina, to ojciec Pio mówił, że Lenin jeszcze nie jest w niebie. Chociażby chciał, bo dużo już spłacił, ale napisał pisma złe, złą ideologię, ludzie tym żyją i ściągają go z powrotem. Dlatego uważajcie, co piszecie, co mówicie. Bo to może zaważyć na tym, na wszystkim. My mamy piękny, wspaniały rząd PiSu. Mateusz Morawiecki, jeden z najlepszych premierów, jaki do tej pory był. Bardzo święty anioł. Każdy ma za uszami, no wiadomo. Duda tak samo, nasz prezydent kochany. Pan Kaczyński. Pochodzenie nie jest ważne. Ważny jest patriotyzm. Ten taki ludzki, ale również ten patriotyzm, jednak jak ojciec mówił, że prawdziwy patriotyzm to jest patriotyzm Jezusowy, który kocha wszystkich jednakowo. I zobaczcie, że Mateusz Morawiecki pomaga Ukrainie. Od razu wyszli z pomocą. Teraz ten Sikorski tam wyskoczył z głupotą następną, przepłacony przez Ruskich oczywiście i Niemców, że Polska chce odebrać siłą Lwów. No nie, Lwów wróci do Polski, to ja wiem o tym, bo ojciec Piona mówił, ale takie rzeczy, niebezpieczny człowiek, bardzo. To jest bardzo
niedobre to, co on mówi, bo był marszałkiem, był ministrem spraw zagranicznych i wszyscy na świecie myślą, że jak taki człowiek powie takie zdanie, to znaczy, że w Polska tak cała myśli. No po prostu człowiek stuknięty kompletnie. Anioł stuknięty, bo to on też jest anioł i też się będzie musiał zbawić i spłacić swoje długi, swoje głupie pisanie. I też będzie miał problemy jak Lenin. Za te złe zdania, bo hamuje. Hamuje i sprawia nienawiść. I złe myślenie innych o Polsce. To jest bardzo grzeszne. Więc wiadomo, że różni ludzie w różnych organizacjach, w różne etapy w życiu mieli. I jedni pisali również o socjalizmie, a socjalizm nie był taki zły. Kaczyńscy też tam pisali o socjalizmie przecież, ale ojciec Pio mówił, że socjalizm nie był taki zły, tylko trzeba było go poprawić. Kapitalizm jest gorszy, no ale na razie jest kapitalizm. Musi być to takie wymieszane, jedno i drugie, bo powinny być referenda, o których właśnie mówimy, ja mówię o tym i Sambor właśnie też o tym, naszych ideach o bezpośredniej demokracji. To wszystko przyjdzie i w to wszystko jeszcze trzeba włożyć miłość. Miłość, miłość, system miłości. To jest najważniejsze. Reszta to, jak widzicie, do czego doprowadza brak duchowości wśród ludzi, narodów. Właśnie do powstań, do wojen, bo coś się nie zgadza, coś komuś odbije i zaraz atakuje, że trzeba, bo to narodowość im się nie podoba, bo skóra im się nie podoba. Ostatnio taki film właśnie trochę tam o mormonach oglądam. Coś strasznego ta sekta. Po prostu tam mordowali się właśnie za to, że żeby się zbawić, to trzeba przepłacić krwią kogoś tam, zabić, bo no bo tak to jest. Na podstawie takiej powieści, ale jakby na faktach trochę to jest. Straszne, straszne po prostu. Niby tacy ekologiczni, a tacy nawiedzeni, że cały czas Bóg przez nich przemawia i Ojciec Niebieski przez nich przemawia. I koniec. I każe mordować innych, jak ktoś nie dostosuje się do ich praw. No widzicie, no to samo. Religie są straszne po prostu. Okrutne, niedobre, wstrętne. Dlatego mówię o uniwersalnym spojrzeniu na świat, na materię, na ducha, na Boga. Uniwersalny, nie religijny, nie kościółkowy. Ci, którzy są jeszcze w kościołach, niech będą, ale niech już troszeczkę otwierają ten swój umysł i podważają te dogmaty, bo przecież są wymyślone przez kapłanów. Te wszystkie dogmaty nieprawdziwe są wymyślone przez kapłanów. Więc musimy iść do przodu, żeby nie było rewolucji, powstań następnych, a szykuje się coś, bo widzicie, Niemcy się bronią przed uspokojeniem Putina, chcą z nim dalej współpracować, Rosja szaleje, ale ojciec Pio mi powiedział, że my jako Polacy, Słowianie, oderwiemy się od Rosji dopiero wtedy, kiedy Chińczycy im zagrożą z tyłu. To są słowa ojca Pio, na rozmowie mi to mówił. No, będzie moment, bo Putin idzie na całość, on nie odpuści. To jest wariat po prostu, psychiczny, psychol tak zwany. Jak już tyle ludzi wymordował, tysiące, tysiące ludzi wymordował i wszystkie te zgony, te nienawiści, te wszystkie mordy, cierpienia to są z jego jednej decyzji. On za to odpowie przed Bogiem, będzie się reinkarnował to na 100%. Nie pójdzie do nieba za mordy ludzi. No, nie ma takiej możliwości nawet. To już Tołstoj nawet o tym mówi. Więc widzimy współcześnie teraz, co się dzieje. Miasta, wioski są wyburzane, ludzie mordowani, katowani, bomby puszczają na głowę. Niemcy się, wiadomo, Niemcy z Ruskami zawsze trzymali
i trochę im żal opuścić Rosję. No będą musieli, bo zostali osamotnieni w tej chwili. Polska wyszła na lidera. Pięknie, Mateusz Morawiecki, no cudowny człowiek. Razem z Andrzejem Dudą, naszym prezydentem i oczywiście z Lechem Kaczyńskim. Wspaniali przywódcy. Tam oskarżają niektórzy, że to, że tamto, że Morawiecki to jest agent niemiecki albo już teraz ruski, że jest podrzutek taki dla Polski. To są wszystko bzdury kompletne. To, że tam był w różnych organizacjach, to tam nie był. Ale każdy się może nawrócić i po owocach ich poznacie. A to, co PiS robi, Mateusz Morawiecki, a owoce są przewspaniałe. Gospodarka ruszyła, wszystko ruszyło do przodu. No ma mózg nieprawdopodobny i dobrze, i łagodnie steruje tym państwem. Jak trzeba, to zmienia, jak nie trzeba, to nie zmienia. Bardzo dobrze PiS rządzi i nie możemy narzekać. Najlepszy rząd na świecie dla Polski. Będziemy jeszcze, tak jak ojciec mówił, autostradą, jeszcze będziemy innym pomagać i z Polski wyjdą prawa właśnie takie duchowe, ekonomiczne, najlepsze. Ale ojciec mówi, że dopiero po tym wszystkim, a to wszystko się teraz dzieje. Więc obserwujcie świat, ale pamiętajcie, karma się zmienia. Nie słuchajcie jasnowidzów, tych hochsztaplerów, bo oni wam skłamią, wymyślają tylko wszystko. Nic nie wiedzą kompletnie. Nawet Bóg zmienia zdanie, to nam ojciec powiedział, że jak jest karma już taka, że jest dużo ludzi się modli, zaczynają być otwarci, to ta karma, to cierpienie się przekształca w coś innego, w inne zdarzenia się przekształca, to się uzdrawia. I Bóg, jak ojciec mówił, zmienia zdanie. Najpierw miał takie, ale widzi, że się coś dobrego dzieje, to zmieni zdanie i ulegnie. Bóg ulegnie. Jest tak dobry, że ulega. Z najlepszym rodzicem, a który rodzic nie ulegnie? Każdy. Bo chce najlepiej dla swojego dziecka. Dobrze, to przeczytam wam teraz wiersz Maćka jeszcze. Potem parę rozważań. Siostra, taki tytuł. Maciek, co jeździł na rozmowy z ojcem Pio też. Czułość siostry na imię jej bezdomność. Czułość brata na imię mu tęsknota. Czułość matki na imię jej syn. Marzenie, wspomnienie. Czułość ojca na imię mu ból. Odwaga, mądrość. Reszta jest milczeniem. My jesteśmy resztą. Bez reszty. Pełnią dążenia. Odrobiną prędkości nieba, spowolnionej karuzeli ziemi, odrobiną lekkości wciągającej grawitacyjnym egoizmem do wewnątrz pramacochy ziemi. Nie należy do nas, nigdy nie należała. Egoizm rozpadnie się jak gwiazda, niewłasnym blaskiem świecąca. Cały świat, jak już mówiłem, ten materialny po wyjściu z nieba jest jednak energią Boga. My tylko wykorzystujemy, możemy coś stworzyć, komputer, jakieś lasery czy cokolwiek. Możemy wszystko stworzyć, ale na podstawie już tego, co jest. Bo ta energię mamy, z duszy nam wychodzi ta energia. To są planety, były też tworzone mocą duszy. Wszystko, świadomością wszystko było tworzone, wolą. To nie jest tak, że coś się samo zrobi. Nie ma takiej rzeczy. Przyroda też jest naukowym wymysłem. Niby to jest natura. Ekolodzy mówią o naturze, to nie jest natura. To jest świadomość. To jest naukowy projekt świadomości. I dobrze by było, żeby rzeczywiście ekologia była ta prawdziwa, nie ta krzykacze, którzy się przywiązują do drzewa, bronią drzewa. Bronili tak naprawdę tu korników bronili, a nie drzewa. Ale korniki też chcą żyć. Także jak się tam przywiązał do drzewa, to i nie jednego kornika zniszczył ekolog i zabił. No po prostu jest szaleństwo, co oni wyprawiają i myślą.
No trudno, tak już jest. Musimy to pozmieniać. Patrzeć inaczej na świat, na rzeczywistość. Bo ta energia, jak mówię, wszystko jest boskie, nawet ateizm jest boski. Ta świeckość, którą mamy wokół nas, jest boską świeckością. Nasze zmysły, którymi robimy źle i dobrze. Nasze ręce, które mogą komuś przywalić albo komuś pogłaskać. To też jest boska energia, bo wychodzi ze świadomości. A świadomość czyja jest? Boska. Duszę mamy świadomą. No to jest takie proste. Więc nie ma żadnych ateistów. Oni sobie tylko to wymyślają. Takie po prostu bzdety myślowe. Każdy jest boski i wszyscy się zbawią, jeszcze w dodatku. Zbawią się i będą się bawić, tak jak tu jest napisane, na t-shircie z systemu miłości. Całą wieczność się będą bawić, ale to trzeba troszkę też pomyśleć nad tym, uwierzyć w to. Wiara jest dlatego potrzebna, bo nie widzimy nieba, nie mamy wiedzy żadnej. Naukowcy nie mają żadnej wiedzy. Mają wiedzę z zakresu, część wiedzy tylko z zakresu światła, postrzegania, atomu i takich różnych kamieni, siekier, komputerów. To tylko taka wiedza jest. Samochody, takie, siakie. To wiedza materialistyczna, ale oni muszą wiedzieć, że ta materia również jest boska, bo wychodzi projekty, myśli, przekształcenia, fabryki są produkowane przez cała technologia, tak jak ojciec mi mówił. Cała technologia jest wymysłem duszy, ducha. Opytałem, czy technologia jest duchem wymyślona przez ducha, a ojciec mówi, że oczywiście, że tak, a przez co? Sama by się nie stworzyła. Nawet jak masz pragnienie, żeby się, nie wiem, coś ci zrobiło nagle, jak zaczarowany ołówek był taki, pamiętacie, był taki film dla dzieci, oglądałem, strasznie lubiłem te dziecinne, wszystkie bajki oglądałem od dziecka, bo mieliśmy wcześniej już telewizor. Wszystkie bajki były moje. Potem Cztery Pancernie oczywiście, no wiadomo o co tam chodziło, ale to nie wtedy nie patrzyłem na to innym okiem, patrzyłem, że właśnie się w Ruzi się zakochiwałem. Byłem małym chłopakiem, już się w niej kochałem, bo mi się tak podobała strasznie, zresztą wszystkim chłopakom się w podstawówce podobała Ruzia. Polaraksa. No to takie rzeczy były, więc wszystko się dzieje za pomocą duszy. Nie ma innego. Jakbyś chciał, żeby ten zaczarowany ołówek coś stworzył, no to twoje pragnienie, twoja myśl chce i to się tworzy. Tak jest właśnie w niebie. To w niebie są same zaczarowane ołówki. Tam jest bajki, same bajki są i to się wszystko dzieje jak na tej bajce z dzieciństwa. A tutaj w rzeczywistości takiej, jakiej mamy, technologie też są wymyślone przez bajkę duszy, udogodnienia techniczne i tak dalej, ale to wszystko dzieje się z woli Boga, bo jakby Bóg powiedział nie, to wszystko by się rozleciało. Tak samo i religię, bo ojciec Pio mówił, że Bóg tylko dopuścił religię. Nie chciał, bo nie stworzył żadnej religii. A pytałem też ojca, która z religii jest prawdziwa, a ojciec mi powiedział, nie powiedział, że jest prawdziwa, tylko powiedział, że najwłaściwsza w tej chwili no to jest katolicyzm. Najwłaściwsza, no bo już teraz już tam nie katują ludzi, tylko jeszcze te dogmaty i reinkarnacje jak wprowadzą, to już będzie całkiem, całkiem dobrze. I wszystko się pozmienia. Czytam wam z drugiego tomu jeszcze parę rzeczy, parę myśli. Stanie się dobrym to nie kwestia dwóch lub trzech dni, ale paru lat. Pod warunkiem, że ktoś intensywnie pracuje nad swoim charakterem i poznaniem prawdy. Być dobrym również znaczy być elastycznym, nowoczesnym, postępowym, pragnącym miłości i wiedzy. Być dobrym znaczy być życzliwym, trwać przy Bogu, być z Nim w każdej dziedzinie i sytuacji. Można być dobrym także obok Boga, lecz to nieco słabsza pozycja. Można poprzez dobro wówczas wpaść w pychę. To było już wczoraj, już mówiłem, nie zaznaczyłem sobie. No dobra, ale warto sobie przypomnieć. Druga myśl taka krótka. Świętość, niepojęta rozkosz, jest już z góry przygotowana. Dla człowieka wystarczy jej tylko chcieć. Gdyby Putin był święty, a nie jest, to by wojny nie prowadził. Nie jest święty.
Tylko święci są piękni, wspaniali, mają uczucia gorące, buchające, kochają wszystkich jednakowo i wszystkim przebaczają. A przywódcy dostali troszkę tam dolarów, jakieś rubli, parę i odbiła im po prostu pycha. Niebo nie jest zasługą, ale darem dla dobrych i miłujących. Jest ono dla wszystkich, nawet dla tych najgorszych. To właśnie cały czas mówią, że wszyscy się zbawią. Ale te kręgi muszą najpierw oczyścić się z pobrudzonej duszy. Wtedy wszystko powróci do normalności. Jeszcze jedna myśl. Wierzę w Boga. Nie można sobie powiedzieć, to jest niemożliwe. Ojciec mi kiedyś tak powiedział właśnie, w Bogu wszystko jest możliwe. I powiedział mi, że w Tobie też wszystko jest możliwe. Więc w Was tak samo. Tak jak samo święty Franciszek powiedział, jeśli Bóg działa przeze mnie, że jest największym grzesznikiem, święty Franciszek mówił, że robił w życiu to, co najgorsze, i skoro Bóg przez niego działa, to i przez was może działać. No to powtarzam słowa Franciszka z XII wieku. XII-XIII, na przełomie. Jeszcze jedna myśl. Mówienie o miłości najbardziej rozwija ludzką osobowość. Dlatego ojciec Pio mi mówił, że masz pisać przede wszystkim o miłości. A dodatkowo o rzeczywistości, taka jaka jest. I mówię i opowiadam to wszystko, jak to naprawdę jest. Trzeba chwalić to, co jest dobre, a PiS jest dobry, więc trzeba go chwalić. A wszystkich youtuberów odwalcie, bo oni takie, już brzydko nie powiem, chciało mi się powiedzieć, że pierdoły opowiadają. No, trudno. Czasami trzeba słono powiedzieć. Nie, ale nie za słono. Ojciec mówi, że słono można, ale nie za słono. No więc to pierdoły to nie są takie znowu słone. To są po prostu analitycy, którzy mają kuku na muniu i robią kasy na tym i nienawidzą, sprowadzają wszystko do absurdu. Zwłaszcza ta lewa strona. I ludzie, którzy nie mają wiary w sobie, nie mają Boga, to właśnie takie opowiadają różne rzeczy, wymyślają, że to źle zrobił PiS, tamto. Wszystko zrobił źle. Wszystko. To dlaczego jest tak dobrze, jak jest tak źle? Źle robił to Tusk wszystko, bo całą Polskę sprzedał. Razem z Lewandowskim i wiadomo z kim tam jeszcze. Ich trzeba po prostu nawrócić, żeby zmienili zdanie i żeby chwalili PiS, bo PiS robi za nich dobrą robotę. Więc całe to PO powinno tak naprawdę zmienić zdanie, chwalić PiS, pójść do PiSu. Nawet Tusk powinien być w PiSie, ale nie wiem, czy by go tam chcieli. Ciągle mówi PiS, PiS, PiS. Gdzie na każdym przemówieniu Tusk mówi PiS, PiS, PiS? No to niech w końcu wstąpi do tego PiSu. No. Wkurza mnie ten Tusk. Cały czas wszędzie na wszystkich wiecach, nie tylko on, ale inni PO-wcy mówią tylko PiS, 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 to PiS, tamto PiS. No to niech idą, niech przejdą, niech się wystąpią z PO, niech skasują tą partię, bo ona jest do niczego i do niczego nie prowadzi dobrego. I niech się przekształcą, świadomościowo idą do PiSu i będzie wszystko grało wtedy. Dobra. To tyle? Tyle chyba. Więc dążymy do tego, żeby nie było wojen, żeby nie było powstań, żeby nie było partii, żeby był ruch systemu miłości, żeby była demokracja bezpośrednia, żeby wszystko się tak organizowało, jak kiedyś królowie organizowali, bo ojciec Pio mówił, że będzie dążenie do monarchii, ale to już nie będzie monarchia. Więc będzie wielki przywódca, który będzie miał doradców, będzie demokracja i tak dalej, i tak dalej. I będzie ten socjal ogromny tak samo, żeby ludzie dobrze żyli, pracowali od 3 do 5 godzin, a nie całe życie zmarnować na pracy. To jest zmarnowane życie. Pracować to jest zmarnowane życie, chociaż nam komunizm całkiem inaczej mówi, że praca to jak to było o tym kołaczy jakoś. Kołaczy. No nie wiem, zapomniałem już, dawno tego sloganu nie mówiłem, więc mi wyszedł z głowy.
każdym razie komunizm to, żeby najlepiej pracować 24 na godzinę, kapitalizm to samo chce, bo garstka ludzi chce mieć tylko ogromne pieniądze, jachty, zamki, a reszta niech sobie robi co chce, niech się tłuką, bo demokracja polega, kapitalizm polega na tym, żeby się wytłuc. Jedna firma, żeby zniszczyła drugą. To jest, chociaż te korporacje największe, te globalistyczne, gdzie tam parę osób rządzi tym, to oni nie walczą ze sobą, bo to jest właśnie, tam panuje socjalizm, a nie kapitalizm. To żebyście wiedzieli. Dobra, to tyle, bo już za dużo mówię tego wszystkiego. Najważniejsza jest dusza i dążymy do systemu miłości, żeby żyć godnie na tej ziemi i jeszcze się zbawić, a jak się zbawimy, to się będziemy również bawić. Zbawić bawienie będzie. Wielkie bawienie na wielkiej zabawie w niebie. Dobrze, to trzymajcie się i pa, pa.